zrobić to, co byłoby dla nas najprzyjemniejszym momentem dzisiejszego wieczoru, drugiego dnia Mistrzostw Europy w Berlinie. Na pewno piąty medal dla Polski po dwóch złotach i dwóch srebrach. Czy trzecie srebro, czy trzecie złoto? Pełna energii. Na jedną kartę wszystko. Mocno w próg i w górę. I jest. Jest! Słuchajcie, to może być dalej niż 19-19. To może być, ale... Byle niedokładnie 19-19. Nie bardzo wie, co się dzieje. Bo Szwanic ma drugi wynik 19-0. Ale Paulina trafiła teraz. 19-33! Panowie! Panowie, czy wy to widzicie? Złoto, 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 chyba złoto! Tylko jeszcze ma. Ale jeszcze jest jedna próba. Nabierzmy powietrza w płuca, bo Niemcy teraz zawsze grają do końca, ale Polska też gra do końca. Paulina zagrała do końca. Ależ byłoby pięknie, drugi wieczór w Berlinie złoty. No i teraz Paulina nie będzie patrzyła. Ostatnie pięcie Niemki. Stadion wstał, chcą jej pomóc, ale czy wytrzyma tą presję? No, no, no to jest, przypomnijmy, mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy. Bardzo doświadczona. Pytanie, czy była przygotowana na taki scenariusz, czy ją to całkowicie zaskoczyło. To jest w jej trochę zasięgu, powiedzmy sobie szczerze. Jest tak mocna, ale to jest presja. Nerwowych ruchów. Chyba nie. Chyba nie! Złoto, jest, proszę Paulinka. Państwa, sensacja. Co za... po raz pierwszy w historii pierwszy raz polskiego sportu. Pierwsze złoto w kuli kobiet. Paulina Guba, jeszcze nie rekord Polski. 19-33, trzeci wynik w historii polskiej, chociaż 38 rekord życiowy. Ale już złoto, mamy tu zatem trzecie złoto, 50. złoto Polski na Mistrzostwach Europy wywalczyła Paulina Guba. I najbardziej sensacyjne, bowiem spodziewaliśmy się dzisiaj medalu, ale złotego to jest naprawdę gigantyczna niespodzianka. Gigantyczna. Edmund Antczak, wielkie gratulacje. Magda Szczepańska, była wieloboistka, pomaga Paulinie Gubie w takim treningu specjalistycznym, ale Edmund Antczak teraz ma powód do dumy. Zresztą chyba wszyscy mamy powód do dumy, bo to, co zrobiła Paulina, pokazała charakter, skoncentrowała się w tym ostatnim pięciu, więc tam nie wierzy. Nie może uwierzyć. No nie wierzy. Została uśpiona i w tym uśpieniu Paulina Guba zrobiła swoje. Zadała cię Jeżeli śmiertelny. Był w tym jakiś zamysł celowy, przygotowany do rozegrania taktycznie tego konkursu, no to po prostu profesura. Teraz ale ona nie wierzy, spójrz. Przyjmijmy, na jej reakcję, to są na nasze reakcję. Scenariusze. Wszystko się ułożyło pięknie. Złoto Pauliny Guby, 19-33. Paulina, 5 centymetrów bliżej od rekordu życiowego. Jesteś wielka. Myślę, że ten szampan u Ludwiki Chedyńskiej nie jest jej rekord Polski dzisiaj. Może wypalić. Zostać, być wypity. Może być wypity dzisiaj. Ludwiko, trzeba w takim razie zrobić zapasy. Ludwika Chedyńska chyba otworzyła już teraz tego szampana i spożyła jego przynajmniej połowę. Przeszczęśliwa Paulina, że ona wciąż pcha kulą, przecież wygrywa Mistrzostwa Europy, świata w kategorii no nieco starszych, nie, ale wciąż młodych duchem. Paulina Guba. Paulina Guba, gratulujemy Klaudii Kardasz, Paulina Guba, mistrzyni Europy. To się dzieje naprawdę. Ale ty, mam wrażenie, nie wierzysz. Ja nie wiem, co ja zrobiłam, przysięgam. Ja tak źle pchałam. I tu nagle pchnęłam 19.02 i później mówię, no idę na całość i po prostu przytrzymałam ten łokieć, no i wygrałam się z Europy, ja nie wiem, jak to zrobiłam, ale no wygrałam, no co mam ci powiedzieć. Widzieliśmy, że wygrałaś, widzieliśmy styl, w jakim wygrałaś. Wygrałaś z Niemką w ostatniej próbie, z Niemką, która była faworytką, Niemką, która jest przecież medalistką Mistrzostw Świata, kilkukrotną była mistrzynią świata. Obejrzyj, w jakim stylu zostałaś mistrzynią Europy. Ostatnia próba, szósta. Paulina, państwo tego nie widzą. Paulina kręci z głową z niedowierzaniem, cały czas łzy ma w oczach. Ale to się działo naprawdę, mogę cię uszczypnąć, jeśli chcesz. No ja naprawdę jestem w szoku, bo to, no nie czułam tego, żebym pchnęła aż tak daleko. A tu nagle aż, Boże, no wygrałam się z Europy, a ty mnie pytasz, co mam ci powiedzieć tutaj? Daj spokój. No cieszę się strasznie, no. A
Prawda? No cieszę się, no. Nie popłaczę się, nie zmusił się do tego, ale mega się cieszę, naprawdę. Bardzo się cieszę. Dziękuję mojemu trenerowi, który znosił mój bardzo ciężki charakter i ja wiem, że trenowanie ze mną to jest po prostu dramat. Ale... Co ty robisz na tych treningach, że jest tak ciężko? Nie, no ogólnie, no to wiesz, jak kobieta, nie? No mam czasem takie dni, że trener po prostu resztki włosów wyrywa z głowy i po prostu zaciska zęby, żeby w ogóle przyjść na ten trening. Ale no udało nam się, to jest nasz wspólny sukces, także bez niego nic by tutaj nie było. Dziękuję także Darkowi, który mnie poskładał przez ostatni tydzień. Przyjmował mnie codziennie, po prostu wciskał mnie gdzie się da, naprawił mi te plecy, za co mu bardzo dziękuję. No i dziękuję przede wszystkim też Magdzie, która też również ze mną walczyła i no i ona chyba to sobie wymarzyła tak samo jak ja i mówiła, że będzie dobrze. Ja tak przyszłam tutaj. Wiedząc o tym tygodniu takim ciężkim, ale no co, no nie poddałam się. No i wygrałam na obcym stadionie. Magda Szczepańska, bo o niej mówiłaś, o twojej trenerce przygotowania motorycznego. Przed chwilą do mnie zadzwoniła. Powiedziała, ucałuj ją, ja ją po prostu kocham. No cóż, no, zdarza się. Nie, no fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo, no fajnie, że ta praca po prostu pokazała mi innym, że naprawdę potrafię pchać i że ta głowa wytrzymuje do szóstego pchnięcia, co mnie strasznie zaskoczyło, bo już po trzecim już mówiłam, Boże, niech ten konkurs się po prostu skończy, bo już nie mam siły, ale zmotywowała mnie Klaudia, która wreszcie pchnęła ten swój upragniony rekord Polski, także no co, no musiałam pchnąć też troszeczkę dalej. Musiałaś, zrobiłaś to, jesteś mistrzynią Europy, brzmi to fantastycznie. Ale ta twoja kariera ruszyła jak z kopyta. W zeszły sezon 2017 kończyłaś z wynikiem 18:24. W tej chwili twój rekord życiowy to 19:38. To jest ponad... Dzisiaj pchnęłaś 19:33, ale rekord życiowy masz 19:38. Tak ci przypomnę, widzą państwo, to jest szok. Szok zwycięzcy, złoty szok. Co się wydarzyło, że ty zrobiłaś tak gigantyczny progres? Nic, zestarzałam się i stwierdziłam, że to już jest ten moment, żeby zacząć pchać albo kończyć, także jak widać, jeszcze parę lat będziemy się męczyć ze mną na arenach międzynarodowych. Bardzo nam się podoba taka męka, złota męka. Mówiliśmy dużo w tym sezonie o motoryce. Co to znaczy, że ty inaczej zaczęłaś pracować motorycznie? Wiesz co, ja po prostu usprawniłam nogi. Dużo skaczę, dużo biegam. Robię dość dziwne rzeczy jak na okres startowy. Robię obwody na czas, czego na pewno inni zawodnicy nie robią, bo to po prostu jest trochę zamulające. A mnie właśnie tego było trzeba, takiego silnego bodźca, żeby po prostu ta kula leciała jeszcze dalej. Długo potem goniłaś w tym sezonie granicę 19 metrów. To taką przełomową dla kulomiotki, prawda? A twoja trenerka, o której już dzisiaj mówiliśmy, Magda Szczepańska, mówi 20 metrów. To nie jest rzecz niemożliwa. 20 metrów to jest jak najbardziej osiągalna rzecz dla Pauliny. Wierzysz w to? Jak najbardziej. Po dzisiejszym konkursie wierzę w to. To nie wyglądało dobrze technicznie. Gdybym ja może pchnęła to troszeczkę lepiej technicznie, to może na pewno by było dalej. Ale wygrała Mistrzostwo Europy, więc w sumie co za różnica, jak ja to pchnęłam. A wiesz, że to jest pierwszy w historii złoty medal Mistrzostw Europy kulomiotki polskiej? No tak mi się wydawało właśnie. Jest to wielka rzecz i mamy trzeci złoty medal dzięki Paulinie Gubie na tym fantastycznym berlińskim olimpijskim stadionie. Paulina Guba, jeszcze raz powtórzę, bo brzmi to znakomicie. Paulina Guba, mistrzynia Europy w pchnięciu kulą. Ten obrazek pewnie więcej mówi niż jakikolwiek komentarz. I jeszcze raz trener Adczak, jeszcze raz Przemek Zabawski, tam gdzieś z tyłu Marcin Rosengarden. Cała grupa polskich trenerów, kibiców, działaczy cieszy się z tego sukcesu. My też się cieszymy. Wyjaśnijmy jeszcze, że ten rekord Klaudii Kardasz to młodzieżowy rekord Polski, 18 metrów 48 centymetrów i czwarte miejsce.